Zaczynamy moim zdaniem z dużym przytupem, bo archeologicznie i naszym gościem jest Andrzej Kaszczak z Muzeum w Koszalinie. Trochę ci tak przy wazelinie, ale świetny archeolog, świetny fachowiec od epoki okresu wpływów rzymskich na naszym terenie. Znakomity terenowiec. No i Andrzej opowie nam o kamiennych kręgach. Bada takie kręgi na Pomorzu od kilku lat i na pewno o tym stanowisku wpławnie będzie mówił. Ja myślę, że to tyle. Zobaczymy, jak będzie dalej w listopadzie. Plany mamy, żeby historyczne czwartki się odbywały, ale co będzie, nie mam zielonego pojęcia, bo to jakby widzieć, sytuacja pisze się na bieżąco. Andrzej Kaszczak przed Państwem, ja oddaję mu głos. No i tyle. Po takim wstępie trochę głupio by było skrzanić prezentację. Rzeczywiście mam przyjemność, ogromną przyjemność kopać stanowisko z kręgami kamiennymi, a zatem coś, co na naszym terenie, na Pomorzu jest unikatem. Ja o tym oczywiście będę później mówił, ale na wstępie już tylko zaznaczę, że na Pomorzu i w ogóle w Polsce mamy zaledwie 6 stanowisk z kręgami kamiennymi. Do niedawna wydawało się, że to są tylko znane Odry, Węsiory, Leśno, Babiduł i tutaj może bliżej trochę Grzybnica pod Koszalinem. No, okazało się, że nasze pomorskie lasy kryją jeszcze ciekawe rzeczy. Jednym z takich stanowisk jest stanowisko w Pławni, które oczywiście będę mówił ogólnie o kręgach kamiennych, natomiast no, na Pławnie siłą rzeczy muszę się skupić, bo jest ono mi najbliższe i to wielokrotnie powtarzam, że każdy archeolog chyba ma coś takiego jak stanowisko życia. To ja wiem, że Pławno jest dla mnie stanowiskiem życia, wiem, że jeszcze tam spędzę masę lat, ale jestem z tego bardzo zadowolony. Zaczniemy od mapki, która, jak widzicie Państwo, przedstawia sytuację w Europie około 80 roku po Chrystusie. Ta mapka jest nieprzypadkowa, dlatego żebym chciał, żebyście Państwo jakoś sobie ustawili chronologicznie, w jakim okresie my się znajdujemy. Czyli cały właściwie większa część Europy, tej cywilizowanej, że tak powiem, jest wtedy pod panowaniem Imperium Rzymskiego. Oczywiście plemiona, które żyją poza granicami Imperium Rzymskiego, no, utrzymują dosyć ożywione kontakty z Rzymianami. Oczywiście kontakty handlowe, ale też kontakty militarne. Czyli z jednej strony się ścierali, z drugiej strony plemiona barbarzyńskie zatrudniały się w armii rzymskiej. Stąd to wyobrażenie Rzymian na temat plemion, które żyły po drugiej stronie granicy, po drugiej stronie Limesu, no było takie dla niektórych obszarów dosyć dobre, dla innych obszarów trochę słabsze. I właściwie najwięcej informacji dotyczących plemion, które żyły na naszych terenach, a zatem no, stosunkowo daleko od granic Imperium Rzymskiego, najwięcej informacji czerpiemy z krótkiego dzieła, które powstało pod koniec I wieku. Autorem tego dzieła był jeden ze słynniejszych historyków rzymskich, czyli słynny Tacyt. On napisał takie krótkie dziełko, które właściwie w ciągu miało być na przyjęciach dla rzymskich elit odczytywane w trakcie uczt, więc no, to nie mogło być długie. Natomiast te krótkie informacje są dla nas archeologów kopalnią wiedzy. No, skoro same plemiona zamieszkujące te tereny w I, II, III wieku no, same nie opisywały się, nie używały pisma, no to musimy się posiłkować opisami z tej drugiej strony, ze strony Rzymu. I tak jak mówię, no, te opisy są bardzo, często bardzo lakoniczne, ale z drugiej strony można ciekawe rzeczy wyciągnąć. Wspomniałem to w wywiadzie, że najbardziej, może inaczej, zacznijmy od tego, że archeolodzy posługują się taką terminologią
trochę sztuczną. Więc dla całej kultury materialnej, czyli dla kultury duchowej, czyli jakich bogów wyznawała miejscowa ludność, jakie garnki lepiono, jakiego stroju używano, my używamy takiego sztucznego określenia, czyli kultury archeologicznej, no w tym wypadku tereny, które były zamieszkane w I, II, III wieku, były zajęte na Pomorzu przez kulturę wielbarską, od stanowiska w Malborku, w Wielbarku. Rzadki przypadek w historii, kiedy kulturę archeologiczną możemy dosyć pewnie powiązać z nazwą etniczną, taką, która pojawia nam się w źródłach pisanych. Właśnie taką nazwą są słynni Goci, którzy na kartach historii już się pojawiają w początkach I wieku u Strabona, ale najwięcej informacji mamy właśnie u Tacyta, który opisywał nie tylko Gotów, opisywał w ogóle plemiona germańskie, ale między innymi ci Goci się pojawiają. Jak widzicie Państwo, tutaj jest krótki tekst, że za Lugiami, czyli z punktu widzenia Rzymian na północ od Lugiów, żyją Gotonowie, rządzeni przez królów nieco surowiej niż inne ludy germańskie. Dla nas najistotniejsza jest końcówka. Osobliwością wszystkich tych ludów są okrągłe tarcze, krótkie miecze i posłuszeństwo wobec królów. Te okrągłe tarcze i krótkie miecze są bardzo interesujące, bo problem w tym, że kultura wielbarska do grobów nie wkładała broni, co jest jakimś ewenementem. Wszyscy sąsiedzi tej broni pchali ile mogli do grobów, oczywiście grobów męskich, a na temat broni kultury wielbarskiej, broni gockiej, nie mamy pojęcia. I teraz, skoro osobliwością są okrągłe tarcze i krótkie miecze, to znaczy, że sąsiedzi powinni mieć długie miecze, no i nie okrągłe tarcze. I co nam mówi, odpowiada tutaj archeologia? No pięknie nam odpowiada, że rzeczywiście barbarzyńcy, jeżeli już używali mieczy, to używali tylko takich dosyć długich, tak zwanych spad. I używali tarcz na przykład heksagonalnych, takich sześciokątnych, tarcz owalnych, ewentualnie prostokątnych. To nam pokazują stanowiska bagienne, które przede wszystkim ze stanowisk duńskich są, ale pokazują nam znaleziska zachowanych, pełnych okuć krawędzi tarcz, które układają się właśnie w taki sześciokąt, między innymi z okolic z Brandenburgii, powiedzmy, albo na przykład taka prostokątna tarcza, gdzie drewno się nie zachowało, ale zachowały się okucia w kształcie prostokąta z okolic, no daleko, z okolic dzisiejszego Oslo. Więc barbarzyńcy rzeczywiście używali bardzo różnie ukształtowanych tarcz, a ci Goci być może rzeczywiście używali okrągłych. Krótkie miecze to jest w ogóle inna sprawa, bo to było nieprzydatne przy ich sposobie walki. Rozgadałem się na temat Tacyta. Jeżeli byśmy sobie poukładali te wszystkie informacje, które Tacyt zawarł w Germanii, no to mniej więcej tak wyglądałaby sytuacja gdzieś właśnie w I wieku, czyli Goci są gdzieś tutaj. Lemowiowie i Rugiowie, których Tacyt też wspomina, pojawiają się tylko raz na kartach historii, więc tutaj troszeczkę mamy z nimi problem. Raczej tereny Pomorza należy utożsamiać z Gotami. Jest oczywiście dyskusja naukowa, tutaj nie będziemy się tym rozwodzić. Swoją drogą, to jest ciekawa nazwa. Zawsze też zwracam uwagę, pamiętacie Państwo imię głównej bohaterki Quo Vadis, Lidia, która... Nazwa, imię Ligia nie jest przypadkowe. Sienkiewicz dokładnie wiedział, że tutaj siedzieli Lugiowie i chciał trochę ją z terenami ziem Polski związać. Wspomniałem o kulturze wielbarskiej. Tutaj widzicie Państwo, jak przedstawiała się sytuacja do początku III wieku. Ja nie będę Państwa męczył rzeczami archeologicznymi, takimi nudnymi. Zwróćcie uwagę mniej więcej, jak wyglądał zasięg kultury wielbarskiej. To jest ta żółta część, czyli tutaj ta też zakreskowana trochę, ta żółta. Tu na tej mapce są zaznaczone cmentarzyska. Inaczej, tym kolorem i szrafurą są zaznaczone, jest zasięg stanowisk kultury wielbarskiej. No, powiedzmy, że w uproszczeniu będę mówił stanowisk gockich. Natomiast te punkty, które tutaj widać, to są tylko stanowiska, które mają nasypy kurhanowe.
Większość stanowisk związanych z gotami jest płaska. Na powierzchni nie widzimy nic i dopiero do momentu, kiedy się nie wbijemy w ziemię, no to nie wiemy, że tam jest stanowisko. Możemy chodzić po polu i nawet nie zdajemy sobie sprawy, że to było miejsce, które było użytkowane 2000 lat temu jako cmentarz. Natomiast cmentarzyska kurhanowe no już mają swoją formę terenową. Do tych wciąż wychodzą nowe stanowiska, najczęściej właśnie ukryte gdzieś w lasach, dlatego że lasy oczywiście chronią nam. Jeżeli kurhan jest usadowiony gdzieś na użytkowanym polu uprawnym, to on przetrwa kilkadziesiąt lat i zaraz zostanie zniwelowany. Wracając jeszcze, tą szrafurą czerwoną zaznaczony jest obszar, jak wyglądała sytuacja, jak się przemieścili później goci z terenów tutaj Pomorza, tej środkowej części Pomorza. Te tereny zostały opuszczone, natomiast te tereny tutaj, które wcześniej nie były przez nich zasiedlone, no teraz zajęli. Przedstawiam mapkę z kurhanami nieprzypadkowo, bo tytułem wystąpienia są kręgi kamienne. Problem w tym, że kręgi kamienne występują zawsze w towarzystwie kurhanów. I od tych kurhanów chciałem trochę zacząć. Tutaj widzicie Państwo to, o czym mówiłem wcześniej, sześć stanowisk znanych na Pomorzu z kręgami kamiennymi, a zatem jeszcze raz Babi Dół, Węsiory, Odry, Leśno, Grzybnica, no i moje ukochane Pławno. Trochę brakuje, jak widzicie Państwo, tutaj stanowisk. Ja mam nadzieję, że ta dziura zostanie niedługo zapełniona. Jeden z kroków ku temu nawet był poczyniony niedawno, czyli w ostatni weekend weryfikowaliśmy tutaj między innymi z Tomkiem, który siedzi w ostatnim rzędzie, stanowisko, gdzie najprawdopodobniej są kręgi kamienne. Więc przybędzie tam jeszcze jeden punkcik. Ja zacznę mówić o kręgach od stanowiska w Pławnie, czyli tego, które jest mi najbliższe. Stanowisko znajduje się blisko Czaplinka, około 10 km na południe. Jak widzicie Państwo, usytuowanie nad jeziorem nie jest przypadkowe. Wszystkie stanowiska z kręgami, te wszystkie pięć pozostałych, jest również nad wodą usytuowane, czyli albo gdzieś nad jeziorem, albo nad rzeką. To różnie. Oczywiście zmarłym do niczego woda nie była potrzebna. Możemy się domyślać tylko, że była to jakaś sfera religijna, że no, ta woda musiała gdzieś w pobliżu być. No inna sprawa, że gdzieś w okolicach cmentarzyska musiała być osada albo osady. Więc no, akurat ta forma, znaczy już osady no, musiały mieć gdzieś wodę blisko, więc spodziewam się, że no, nie wiem, może po drugiej stronie jeziora jest ta osada. To na przyszłe lata zostaje. Tutaj taka krótka wizualizacja. No widzicie Państwo, że co możemy na tej wizualizacji, na cieniowaniu, tak jak tutaj na hipsometrii dostrzec. Kręgów kamiennych nie dostrzeżemy. Tutaj przyjrzyjcie się Państwo, widać jedno kółko i widać tutaj drugie kółko. Ale to jest, te okręgi zostały zrobione sztucznie po pierwszym sezonie wykopaliskowym. Natomiast na stanowiskach możemy trafić to, co towarzyszy kręgom kamiennym, czyli kurhany. I przyjrzyjcie się tutaj. Tu jest jeden duży kurhan, zaraz powiem o nim trochę. Tu jest drugi kurhan, który też zobaczymy na zdjęciu. Tu jest trzeci. No, tutaj mamy jeszcze schowany kolejny. Tutaj mamy wizualizację, którą zrobił też obecny tutaj Tomek Wiktorzak. Widzicie Państwo, jest kurhan z wkopem na szczycie, dookoła rów. I nagle mamy ten okrąg jeden, okrąg drugi, czyli okrąg numer jeden, krąg numer dwa. Ten kwadrat w środku nie jest naturalny, to jest nasza robota. Tak wygląda stanowisko w momencie, kiedy się na nie przyjeżdża. No nic ciekawego. No, wprawne oko wyłapie kurhan. Rzeczywiście tutaj był nasyp kurhanowy. No i zwróćcie Państwo uwagę, jeden kamień stojący, drugi tutaj przewrócony, trzeci. Trochę lepiej to wyglądało, kiedy pół roku później przyjechałem i zaczęliśmy okopywać każdy z tych kamieni. Także no, już całe zasięgi udało się złapać. Kamienie wystawały dosłownie niektóre kilka centymetrów tylko ponad powierzchnię ziemi. Niektóre w ogóle nie były widoczne, zupełnie były pod ziemią. A niektóre bardzo rzadko.
rzadko zdarzało się, że były stały no, nienaruszone. Większość jest przewrócona, a to są potężne głazy, bo mają tak od 1,20 m do 1,80 m długości. No to naprawdę są kilkutonowe kamienie. A to już jest widok zrobiony nieco później, kiedy drzewa zostały usunięte, no i widok z innej perspektywy. Może z tego miejsca nie widać, ale tu jest właśnie nasyp kurhanowy, który ma zaledwie metr wysokości, około metra wysokości i dookoła niego przewrócone stele kamienne. One musiały być gdzieś blisko pierwotnie. Dla nas z punktu widzenia badań najistotniejsze są te dwa kamienie, ten tutaj i stojące obok niego. A dlaczego? Może ten planik to Państwu niewiele mówi, to jest właśnie rysunek tego miejsca, nie ma tutaj hipsometrii. Rozrzut kamieni dookoła, na szczycie przewrócona stela, co też jest charakterystyczne. Najbardziej nas interesują te dwa kamienie. Dlaczego? Pierwszy z nich, ten słaby wskaźnik, pierwszy z nich to jest stela, która jako jedyna stoi w całości na swoim miejscu. Natomiast sąsiadująca z nią jest co prawda złamana i przewrócona, ale jej baza jest na swoim miejscu, więc jeżeli sąsiadują nam ze sobą dwa kamienie, to możemy stwierdzić, jaka była pierwotna odległość pomiędzy nimi. Reszta, tak jak mówiłem, jest przewrócona, więc kilkadziesiąt centymetrów w jedną, w drugą stronę, to musimy rekonstruować. Tutaj od środka do środka kamienia wyszło prawie dokładnie 3 metry. I tu też zawsze zwracam uwagę na to, że no, oczywiście goci nie używali systemu metrycznego, ale to pokazuje, że te 3 metry jakiś taki przymiar mieli i stosowali tutaj. Co ciekawe, jak później sprawdzałem, jaka jest odległość między kamieniami, nie na kurhanie tak jak tu, tylko już na kręgach, wszędzie te 3 metry się powtarzały. Na innych stanowiskach jest to różnie, 2,5 metra, 3 metry. Tu nieprzypadkowo też daję analogię do tego kurhanu. Tutaj jest już kurhan, który został przebadany i zrekonstruowany. A zatem mamy zresztą podobną średnicę. Ten ma około 20 metrów średnicy, ten nasz jeszcze nie zbadany ma 19. Oczywiście obstawiony dookoła stojącymi stelami co kilka metrów. No i oczywiście na szczycie też nasyp jest zwieńczony. Rzadki przypadek, oprócz kurhanu z Pławna, to Leśno jest taką najlepszą analogią. Jeszcze coś takiego podobnego jest w Odrach, ale na zdecydowanie mniejszy kurhanik. Tutaj chciałem specjalnie pokazać, jak wyglądają typowe kurhany, nie takie jak ten nasz, nietypowy, czyli niewielkie nasypy. Średnica bardzo różna, od właśnie kilku, dosłownie 7-8 metrów do nawet ponad 20 metrów. Większe zdarzają się bardzo, bardzo rzadko. Usypanie nawet takiego kurhanu to jest ogromny nakład pracy, o czym możemy się przekonać na wykopaliskach, rozkopując taki kurhan. To jest naprawdę masa ziemi, a biorąc pod uwagę, że starożytni robili to zupełnie innymi narzędziami, no to chwała im za to. Tutaj taka ciekawostka. Po pierwszym sezonie badawczym, pod koniec pierwszego sezonu badawczego przyjechał ten siwy pan. Ciekawy był stanowiska, przywiózł takie dziwne urządzenie. On zawodowo bada gęstość gruntu pod budowę drogi. No, na przykład sprawdził w kilku miejscach na szczycie kurhanu, tu gdzie stoimy, stwierdził, że grunt jest nienośny. Jak spytałem, co to znaczy, to powiedział, że albo pod spodem jest pusta przestrzeń, albo teren był rozkopany stosunkowo niedawno. No jak usłyszałem o tej pustej przestrzeni, to mi się oczy zaświeciły, no bo mówię, o, pod kurhanem jest komora. To jak są komory pod kurhanami, no to już jest, to jest pierwsza liga, jeżeli chodzi o bogactwo. Dosyć szybko moje wyobrażenie zostało sprowadzone do parteru. Po pierwszym sezonie miałem referat w Siemczynie, niedaleko Czaplinka i po tym referacie zgłosił się do muzeum, przysłał mailowo, taki regionalista przysłał mapkę, która była dołączona do tej pracy opisującej rodzinę von der Goltz. To jest taka rodzina, która mieszkała w okolicach Czaplinka. Opis jej historia cała, no jest to fragment dotyczący archeologii. I tam była taka oto mapka dołączona na końcu. Tutaj specjalnie zaznaczyłem tym prostokątem czerwonym kawałeczek. I co tam mamy? Na południe od jeziora Gross Kremenze, czyli jezioro Krzemno, mamy
podpis Graberfeld mit Steinkreisen. Stanowisko wydawało mi się, że jest nieznane w literaturze. I rzeczywiście w literaturze fachowej archeolodzy nie wiedzieli, że coś takiego jest. Natomiast no tutaj widać, że pod koniec XIX wieku Niemcy dokładnie zdawali sobie sprawę, co tam jest, co to są za te kółka tutaj oznaczone, te kółka z punktów. Wiedzieli i mało tego, w opisie, która towarzyszy tej mapce, jest informacja, że w 1891 przeprowadzono amatorskie badania, które nic nie wykazały. I teraz tak, od razu można skojarzyć. Szczyt Kurhanu, teren rozkopany, czyli grunt nienośny, badania niemieckie z końca XIX wieku, czyli po prostu mam pewność, że ten kurhan został rozkopany przez Niemców, czy można powiedzieć przebadany amatorsko. Mówię o tym dlatego, żeby pokazać Państwu, jak ważna jest współpraca właśnie z regionalistami. Archeolog żaden nie wiedział, nie było żadnej wzmianki o tym, że gdzieś w okolicach Czaplinka pojawiły się kręgi kamienne, a na takim no, dziele, powiedzmy, historycznym, do którego no, nie ma szans, żebym dotarł. No takie jest informacja, która mówi nam, no, w punkt celuje. Do tej pory mówiłem o kurhanie, a teraz przechodzę do najważniejszej rzeczy, czyli do kręgów, a właściwie o jednym kręgu chcę Państwu powiedzieć. Tak wyglądała sytuacja w momencie, kiedy przyjechaliśmy, właściwie kiedy robiliśmy rozpoznanie na stanowisku. No tutaj już część kamieni została, wszystkie kamienie zostały obkopane, ale najważniejsze, że no udało się uchwycić wieńce łączące te duże głazy. A tutaj sytuacja wyglądała rok później w ten sposób, po tym jak oficjalna wersja jest taka, że teren został zaatakowany przez szkodnika, przez przypłaszczka granatka i no, leśnicy mieli powód, żeby wyciąć drzewa. Zupełnie przypadkowo przypłaszczek zaatakował tylko wnętrza kręgów, to inna sprawa. Ale no, tu już widać, że mamy jakiś obraz, że te kręgi wyglądają jak kręgi. No a to już jest sytuacja obecna, czyli z września tego roku. Jak widzicie Państwo, no pięknie zarysowany krąg o średnicy no, około 21 metrów. Co 3 metry przewrócona stela kamienna, ale jak widać brakuje tutaj w niektórych miejscach kamieni. Brakuje, tak, tylko że tam, gdzie ich brakuje, to i tak są, zachowały się takie gniazda po kamieniach, czyli one zostały gdzieś już później, w późniejszym czasie wyrwane. Ale te gniazda są w odległości oczywiście 3 metrów od poprzedniego kamienia. No i coś, co mnie najbardziej cieszy, to jest środek, czyli tutaj widzicie Państwo, jak wyglądały te wieńce z otoczaków łączące duże kamienie. Czyli jak już mieliśmy coś takiego, no to była pewność, że są kręgi. Wcześniej no, wyglądało to jak, szliśmy jak po sznurku na odsłanianie. A to jest ten głaz, który jest w centralnej części. Głaz, który oczywiście jest złamany, oczywiście, no, jego czubek został złamany, czy, no, raczej przypadkowo. Jest oczywiście przewrócony. Kiedy zmierzyłem ten głaz, to pierwotnie miał on 2,70 długości. To zawsze powtarzam, że takich głazów nie ma na terenie Polski. Są na terenie Skandynawii, skąd idea budowy kręgów do nas dotarła. No, na naszych terenach, jak jeszcze raz powtórzę, mamy tylko 6 stanowisk znanych z kręgami kamiennymi. W Skandynawii to idzie w setki. Tylko że są słabiej rozpoznane, to jest w ogóle jakiś paradoks. To sobie wyobraźcie Państwo, że kamienie, które tworzą kręgi, mają z reguły, no, wystają na 1,50 m. Na metr, 1,50 m. No to jeżeli takiego klocka byśmy wkopali nawet pół metra w ziemię, no to i tak jest głaz dwumetrowy, który wystaje 2 metry nad obecny poziom. No to jakie wrażenie musiało robić na ówczesnych ludziach, skoro teraz na nas robi takie wrażenie? Czy będzie robiło wrażenie, jak to postawimy wreszcie? A jak postawimy, to nie mam pojęcia. No i tu jeszcze tylko rzut, jak na innych stanowiskach wyglądają oznaczenia środków. Wszystkie kręgi kamienne mają środek w jakiś sposób oznaczony. Najczęściej pojedynczą stelą, tak jak widać chociażby tu, jak widać tutaj na stanowisku w Grzybnicy, tutaj też najmniejszy krąg z Grzybnicy znany, 8 metrów tylko. A tutaj ciekawostka, 3 to akurat z Węsiorów, 3 głazy na środku, są oczywiście znane też po 2. Najwięcej liczy sobie jeden z kręgów z Grzybnicy.
Przed chwilą mówiłem, że w Grzybnicy jest najmniejszy krąg. Są również dwa największe znane kręgi dotychczas. One mają około 37-38 metrów średnicy. To naprawdę giganty. Spójrzcie Państwo, to oczywiście już jest zrekonstruowany krąg. Tutaj w tej części kilku brakuje, no ale zachowały się takie wieńce z otoczaków otaczające te potężne głazy. No i tutaj jeszcze widok na stanowisko w Odrach, największe stanowisko z kręgami kamiennymi, gdzie takich konstrukcji odkryto aż 10. To rzeczywiście jest największa rzecz. W Pławnie mamy ich, do niedawna myślałem, że 3, mamy jednak 4. No i pytanie zasadnicze, do czego te kręgi służyły? Są oczywiście usytuowane na cmentarzyskach. Tyle tylko, że badacze poprzednich stanowisk, tych pozostałych stanowisk, no stwierdzili, że we wnętrzu praktycznie nie ma pochówków. Dookoła mamy tych grobów masę, natomiast środek jest z reguły pusty. Zdarzają się przypadkowe groby, które z reguły mają chronologię trochę późniejszą albo w ogóle nieokreśloną, bo nie mają wyposażenia. A zatem dziwna sytuacja. No jeżeli dookoła mamy groby, środek jest pusty, no to funkcja, jeżeli nie grobowa, to prawdopodobnie jakaś inna. My dosyć dobrze wiemy, do czego takie kręgi służyły. No tutaj pomaga nam oczywiście nieoceniony Tacyt, który pisze o wiecach, które odbywały się w ogóle u plemion germańskich. No widzicie Państwo, że kilka jest wzmianek, że w mniejszych sprawach radzą naczelnicy, w większych ogół. Ale to mniej ważne. Zasiadają uzbrojeni, jak się każdemu w tłumie spodoba. Jeżeli wniosek się nie spodoba, odrzucają go, podnosząc zgiełk. Gdy spodoba się, uderzając frameą jedna o drugą. Framea to jest włócznia. A zatem widać wyraźnie, że rola wiecu musiała być dosyć znaczna, skoro z taką rolą musiał się nawet jakiś naczelnik czy miejscowy jakiś kacyk liczyć. A zatem miejsce, gdzie podejmowano decyzja. A druga, podejmowano decyzje ważne dla lokalnej społeczności. A druga, to mamy kolejny fragment, na zgromadzeniu wolno także wnieść oskarżenie oraz wszcząć proces w sprawie gardłowej. A zatem funkcja sądownicza. Teraz może zachodzić pytanie, no ale dlaczego na cmentarzu? No to dosyć prosta odpowiedź jest, no bo to jest miejsce centralne. Jeżeli gdzieś w okolicy mieszkali ludzie i schodzili, użytkowali jeden cmentarz. Nie wiemy, czy była jedna osada, czy było kilka osad dookoła i zawsze też podaję współczesną analogię. No mamy kilka wsi, które się schodzą do jednego kościoła, które użytkują jeden cmentarz, a zatem to jest miejsce centralne. W starożytności było bardzo podobnie, więc jeżeli już zwołujemy wiec, to w miejscu, gdzie wszyscy to miejsce znają, użytkują. Jest jeszcze druga rzecz, na którą mi zwrócił, a dlaczego właśnie na cmentarzu też, zwrócił mi na to uwagę jeszcze w czasie studiów mój promotor. No, jeżeli oni przychodzą z tymi frameami, no i mają rozstrzygać jakieś spory, no to przecież prosta rzecz, że mogą się pokłócić. A jeżeli ja się kłócę z kolegą i mam włócznie w ręku, no to aż korci, żeby go dźgnąć. No, jeżeli jestem na miejscu uświęconym, no to już jednak się mogli hamować. To też ten sam wspomniany profesor mówi, no w Rzeczpospolitej Szlacheckiej często robili sejmiki w kościołach, żeby się nie pozażynali, bo tam akurat no, już bez broni wchodzili, tam zresztą no nie wypadało też. A inna rzecz, że no przecież decyzja podjęta wśród duchów swoich przodków no pewnie miała dla nich jakieś większe znaczenie. Więc dlaczego akurat miejsca do wieców na kręgach, na cmentarzach, no to odpowiedź jest prosta. A skąd te kręgi? No to akurat tu są pomocne późniejsze źródła pisane, a zatem z jednej strony sagi skandynawskie, ale z drugiej pieśni skaldów. Mamy też takie zbiory praw, które mówią o tym, że plemiona skandynawskie, plemiona germańskie w ogóle, spotykały się na tak zwanych tingach. Ta nazwa ting się powtarza dosyć często i tu też taka ciekawostka. Spójrzcie Państwo, jak nazywają się parlamenty niektórych państw. No to jest proste, Norwegia. Stort tinget, folke tinget w Danii. Islandia, alting. To są wyspy owcze, legting.
To jest wyspy alandzkie Lakting. No i tutaj dałem specjalnie Szwecję, bo Szwecja jako jedyna się wybija, bo ma Riksdag. Ale wszystkie pozostałe mają te kraje, które no, posługują się w jakimś stopniu językami nordyckimi, no, mają gdzieś zachowane w nazwach swoich parlamentów ten rdzeń ting, czyli coś, co dotyczy naszych kręgów. Kręgi, kurhany to dwie rzeczy, ale stanowiska z tego typu mają jeszcze inny rodzaj konstrukcji, czyli tego typu, jak tutaj widać, bruki kamienne na przykład, które spodziewam się, że w Puławie też będą, tyle tylko, że one będą pod taką warstwą ziemi, a zatem obecnie są niewidoczne, możemy po nich chodzić i dopóki nie przeprowadzimy tam na tych terenach badań, no to takich bruków kolistych często wnętrze jest no powiedzmy, ma takie szprychy z kamieni ustawione. Akurat pod tymi konstrukcjami tutaj wszędzie były pochówki, czyli na przykład na tym pierwszym zdjęciu były aż 3 groby szkieletowe. Tutaj z tego co pamiętam był jeden. To jest tylko wieniec, to nie jest bruk, akurat ze stanowiska pod Kołobrzegiem, gdzie też w środkowej części mamy zarys grobu szkieletowego. A zatem te konstrukcje, płaskie konstrukcje kamienne, myślę, że jeszcze będą w Puławnie, bo na innych stanowiskach też są. A propos tych konstrukcji, to jest coś, co jest bardzo świeże. To jest z końca sierpnia, początku września tego roku. Czyli to jest właśnie po raz kolejny Puławno. Tutaj mamy zarys tego kręgu, który widzieliśmy tam na zdjęciu z góry. A tutaj mamy przecięty do połowy kurhan. Cała powierzchnia, czy większa część powierzchni została wybrukowana. W środkowej części złożono zmarłego, jak się później okazało, grób szkieletowy. Nakryto wszystko takim brukiem o średnicy około 5 metrów, brukiem z potężnych głazów. One może tutaj tak nie wyglądają, ale no my wyciągaliśmy to, a w sobotę jedziemy je z powrotem układać na taki ładny zarys. To są naprawdę ogromne kamienie. Nie da się ich podnieść, w większości nie da się podnieść, trzeba je przetaczać. Taka no, spora fizonka. A to samo miejsce, tylko już po odsłonięciu całej konstrukcji, jak widzicie Państwo, w środku trochę brakuje kamieni. No brakuje dlatego, że ten kurhan został wyrabowany. To było widać na profilach. Coś takiego, to takie zagłębienie w środku kurhanu już od początku nam mówiło, że to jest grób wyrabowany, że kurhan został wyrabowany, co się rzadko zdarza. Kurhany najczęściej jednak zostawiali. Groby płaskie są rabowane, natomiast kurhany no nie. Żeby dobrać się do grobów, musieli rabusie zniszczyć środek konstrukcji, musieli te potężne kamienie gdzieś wyrzucić na zewnątrz. No i rzeczywiście na wyższych partiach znaleźliśmy te głazy, które później zostały tutaj przetoczone. Ale to nie koniec historii rabowania tego grobu, bo został on amatorsko przebadany przez Niemców. Bo w trakcie badań wyszło, że mamy świeży wkop dokładnie w tym samym miejscu. No ja obstawiam, że to jest właśnie ten 1891 rok, kiedy został duży kurhan przebadany. No i ten, no ja mówię o nim mały kurhan, bo on miał zaledwie 7 metrów średnicy, ta konstrukcja około 5 ma. Więc pochowany tam zmarły miał pecha, został wyrabowany w starożytności i w nowożytności. Aha, i też ciekawostka wokół, tutaj tego na tym zdjęciu nie widać, ale kurhan, jego zasięg jest widoczny tutaj na podstawie tej takiej rudej ziemi. Natomiast to takie ciemniejsze to jest zarys rowu dookolnego, który też udało się w trakcie badań namierzyć. On miał mniej więcej głębokość 0,5 metra i szerokość tego rowu też wynosiła około 0,5 metra. Coś, co jest dosyć rzadkim znaleziskiem. Oprócz konstrukcji kamiennych mamy pojedyncze stele. Pojedyncze, które ewidentnie nie należały do, nie były częścią tych dużych kręgów kamiennych. Tylko one leżały trochę dalej. No drzewa, nawet te kilka pokoleń drzew, które tam rosły, kilka pokoleń lasów, no korzenie aż tak daleko nie przeniosą takiego dużego głazu. No albo to zrobili ludzie później, albo to jest po prostu oznaczenie grobu płaskiego. Ta stela ma 1,80 m długości. Ona jest dosyć szeroka. Wierzcie mi Państwo, że ona robi wrażenie. Może to zdjęcie tego tak nie oddaje, ale to jest kawał kloca.
mówię o tym oznaczeniu grobów nieprzypadkowo, bo coś takiego znane jest z grzybnicy. Czyli mamy dużą stelę kamienną, ta jest nawet trochę mniejsza, bo ona wystaje mniej więcej na taką wysokość, około metra. I teren wybrukowany w kształcie prostokąta, wybrukowany dokładnie nad grobem szkieletowym. Nieprzypadkowo usytuowany na osi północ-południe, bo to jest oś, którą ci trzymali. Wspomniałem w którymś momencie, że dookoła kręgów kamiennych mamy zagęszczenie grobów, natomiast środek jest pusty. I tak to wygląda tutaj. No, coś laser nie działa za bardzo. Tutaj jeszcze prowadzimy badania, ale już widać, że tam wiele się nie można spodziewać, raczej nie będzie jakichś obiektów poważniejszych. Ale proszę zwrócić uwagę szczególnie na te niebieskie punkty. Te większe to są groby szkieletowe, natomiast te mniejsze to są groby ciałopalne. Goci mieli bardzo, bardzo zróżnicowany obrządek pogrzebowy, a to jest ta konstrukcja, o której przed chwilą mówiłem, ta wyrabowana. Goci jako jedno z niewielu plemion stosowali tak zwany birytualizm, czyli dwojaki obrządek pogrzebowy. Jeden sąsiad się chował spalony, drugi sąsiad niespalony. Jeden chował się pod kurhanem, inny chował się poza kurhanem, w części płaskiej. Tych w części płaskiej jest więcej. Północ jest w tamtą stronę, więc widzicie Państwo, że wszystkie groby są mniej lub bardziej zorientowane na kierunek północ-południe. Ten jeden tutaj jest troszeczkę odchylony, to też takie rzeczy się zdarzają ale na innych stanowiskach, ale bardzo rzadko. Tak wyglądają groby szkieletowe. To, co widać, to taki okrąg rudawy, w środku szary, to jest ślad po wkopie rabunkowym. Ponieważ wszystkie, a było do tej pory 8 grobów szkieletowych, z 20 wszystkich, wszystkie groby płaskie, szkieletowe zostały wyrabowane już w starożytności. Więc zdrowa jama, taka nienaruszona przez wkop, jest tylko w tej części. Tutaj może na tym zdjęciu to słabo widać, ale pojedźmy sobie na inne przykłady. Ta ciemniejsza ziemia to są ślady po tych wkopach rabunkowych, natomiast tutaj mamy piękny zarys zdrowej jamy. Tutaj też jest zdrowa jama, tutaj wkop rabunkowy, czyli coś, co się powtarza. Ja zawsze powtarzam, że też my musimy się nauczyć rozpoznawać takie rzeczy, bo ktoś, kto pierwszy raz jest na stanowisku, to specjalnie Państwu zaznaczyłem, kto jest pierwszy raz na stanowisku, no może niektórych rzeczy nie dostrzec. Takie groby, jak przed chwilą widzieliśmy, na niższych poziomach, czyli tutaj już jest prawie 2 metry od poziomu gruntu, no to co to Państwu mówi? No niewiele tu widać. Ja specjalnie chciałem obrysować. To jest zarys jamy grobowej. Natomiast widać tutaj takie jasne ślady. To jest coś, co też dosyć często się zdarza w grobach szkieletowych gockich, czyli zarys kłody. Część grobów, nie wszystkie grobów szkieletowych, część zmarłych chowano w kłodach, czyli no coś takiego jak takie, powiedzmy, małe czółna wydrążone w pniu. Drewno oczywiście, tak jak kości, nie zachowuje się w tych naszych piachach, natomiast wyraźnie widać te ślady. Ja jeszcze raz specjalnie cofnę, zwróćcie uwagę teraz. Bardzo pięknie nam się rysują te jaśniejsze ślady wokół śladu po ciele. Tutaj widok na groby szkieletowe z innego stanowiska w Nowy Łowicz, na środek poligonu Drawskiego, gdzie w zeszłym roku skończyliśmy badania. No tutaj to już są jak od kreski te groby zaznaczone. Te groby z Puławna są fatalne, jeżeli chodzi o rozpoznawanie, więc trzeba naprawdę wytężyć wzrok. Mówiłem, że kości się nie zachowują i rzeczywiście w Puławnie się nie zachowują, natomiast na innych stanowiskach, tak jak tutaj po raz kolejny Nowy Łowicz, jeden jedyny grób, gdzie zachował się szkielet. Częściej zachowują się tylko fragmenty czaszki, kości długie raczej nie mają szans, no i zęby oczywiście. A niekiedy tylko takie zarysy, szare zarysy, tutaj są trzy metalowe zapinki wykonane z brązu. Więc no, nasza wiedza na temat antropologii jest dosyć słaba. To jest problem tutaj na Pomorzu, bo chociażby jeżeli chcemy robić badania DNA, no to badania DNA możemy tylko zrobić na kościach z grobów szkieletowych. Kości ciałopalne się nie nadają.
Jeżeli kości nam się w ogóle w grobach nie zachowują, a w pławnie nawet jednego fragmentu nie znaleźliśmy do tej pory, no to jesteśmy tutaj bezradni w tego typu badaniach. Nasza wiedza jest zdecydowanie uboższa. To były groby szkieletowe. Tutaj widzicie Państwo inny typ grobu, czyli grób ciałopalny, ale ciałopalny popielnicowy, czyli spalone szczątki zbierano i wrzucano do takiego naczynia. Tam był widok z góry, tutaj jest już po przecięciu to naczynie, po przecięciu grobu do profilu, to taka metodyka badań. Wygląda to, zawsze mówię, trochę jak taki grzybek, dlatego że popielnica się zapadła trochę pod naciskiem ziemi. Tak wyglądało to naczynie już po wyklejeniu i po uzupełnieniu gipsem, a zatem no forma takiej, po naszemu, takiej situli, bardzo bogato zdobiona. Tutaj proszę spojrzeć, ten ornament ryty, takich wielokrotnych kresek, często powtarzająca się w ogóle też swastyka, czyli symbol słońca. To naczynie naprawdę bogato zdobione i co najważniejsze w środku, oprócz kości była jedna zapinka, czyli coś, co jest dla nas głównym datownikiem. No i oprócz tego, że spalone szczątki wrzucano do naczyń i chowano w ziemi, czyli mamy wtedy groby tak zwane popielnicowe, to mamy też groby jamowe, czyli po prostu spalone szczątki do jamy grobowej, bez żadnego pojemnika. A tak wyglądają te groby jamowe po przecięciu profilu. No, wyglądają fatalnie. Oczywiście kości oddajemy do antropologa. Potrafią antropolodzy ciekawe rzeczy wyciągnąć. Jeżeli chodzi o zabytki, które są znajdowane, właściwie wszystkie stanowiska z kręgami kamiennymi, te wszystkie 6 stanowisk jest dosyć ubogie. A porównując to ze cmentarzyskami wielbarskimi, z cmentarzyskami gockimi, płaskimi, no to naprawdę biedaków u nas chowali. W tych 21 grobach, które do tej pory zostały znalezione w pławnie, no to są, mamy no, 2 sprzączki, taki przęślik, jak tutaj widać. Fajna rzecz, to jest szpila kościana, ona została wyklejona, wyszła nam po prostu w częściach w grobie ciałopalnym, więc naprawdę słabo. Najważniejsze, że w kilku grobach udało się znaleźć tego typu przedmioty, czyli zapinki. Zapinki, inaczej nazywane fibulami, które są dla nas podstawowym wyznacznikiem chronologicznym. No jeżeli widzę taką zapinkę, taką formę, to wiem, że to jest koniec drugiego, początek trzeciego wieku. Ta datowana jest no, troszeczkę wcześniej, gdzieś tam no, bliżej połowy drugiego wieku. To są rzeczy, które praktycznie każdy nosił. Kobiety nosiły 3 takie zapinki, mężczyźni 1. To jest taka reguła, która się powtarza. Takie zapinki bardzo szybko zmieniały się w czasie razem z modą. A zatem znając, no już bazując na badaniach moich poprzedników, no wiemy, że konkretna forma jest konkretnie datowana. To jest wykonana robota pod koniec XIX wieku, mordercza robota, z której teraz do tej pory korzystamy. Specjalnie wrzuciłem kilka takich przykładów zapinek, które różnych form zapinek. To jest tylko nędzny wycinek tego, jak dużo tych form jest. To są oczywiście przedmioty wykonane zarówno z brązu, jak i ze srebra. Niektóre są też taką pozłacaną folią zdobione. No, różnorodność tych zapinek jest ogromna. Coś, na co się nastawiam, że może gdzieś w którymś grobie trafimy, to jest coś, co jest bardzo charakterystyczne dla grobów gockich. Czyli takie, tego typu klamerki esowate, to jest element koli. Tylko, że powiedzmy, służyła do spinania koli, ale była noszona nie tak jak obecnie zapięcie gdzieś tutaj w mniej widocznym miejscu, tylko to było noszone, znajdowane jest najczęściej na wysokości piersi. Tego typu rzeczy, jakie tutaj widać, najczęściej są srebrne. One mają dosłownie 3 cm długości, więc wyobraźcie sobie Państwo te małe granulki, jak były wykonywane przez ludzi, jak ich Rzymianie mówili, nazywali barbarzyńców, no to trochę do barbarzyńców coś takiego nie pasuje, bo współczesny jubiler by się nie powstydził takiej roboty. Tak drobnej, bez okularów, bez dodatkowego oświetlenia, no trzeba oddać gotom, że no, potrafili takie cuda wykonywać w tak trudnych warunkach. I coś, co też jest charakterystyczne dla grobów gockich, to są takie wisiorki. Ten wisiorek tutaj, on ma też 3 cm długości. To zobaczcie Państwo, tu są granulki małe.
Tutaj są takie pasy z takich, my na to mówimy filigran, czyli takie druciki splatane ze sobą w formę warkocza. I dopiero takie warkoczyki były tutaj zdobione. No, to są cuda jubilerskie. No i oczywiście coś, co często się też zdarza w grobach szkieletowych, w ciałopalnych się nam nie zachowa. No to są kolie paciorków. To też jest przykład z Nowego Łowicza. Kolie paciorków zarówno bursztynowych, jak i szklanych. Tutaj głównie są szklane. O ile bursztynowe mogły być wykonane, paciorki bursztynowe mogły być wykonane na terenie tutaj, terenie Pomorza, o tyle szkła nie potrafiono tutaj wytapiać. Więc każdy paciorek szklany, który jest znaleziony w grobie gockim, no to wiadomo, że jest import. Import z terenu Imperium Rzymskiego. No raczej nie z samego Rzymu, raczej z prowincji rzymskich. Takie rzeczy mam nadzieję, że też się trafią. No elementy pasa to typowe. Coś, co też dla gotów jest bardzo charakterystyczne, takie bransolety. My mówimy na nie bransolety żmijowate, czy też wężowate, bo to niby miałaby być stylizowana główka węża. Stylizowana, podkreślam. I bransolety wężykowate. To są wężowate albo żmijowate, a to są wężykowate, czyli no od kształtu. Takie rzeczy raczej się nie trafiają w innych kulturach, jeżeli już to też są traktowane jako import. Natomiast to, co tutaj widać, to występuje w innych kulturach. Najczęściej są to przedmioty wykonane z żelaza. Goci, jeżeli już robili takie rzeczy, no to głównie z brązu. Tu jest wyjątkowo ładny egzemplarz. To jest ostroga. Ładny egzemplarz, brązowa ostroga, która jest tutaj zdobiona takimi pasami nabijanego srebra, dodatkowo tutaj taki pas z nacinanego drutu srebrnego, też wyjątkowa robota. Jeszcze raz wrócimy do mapki rozrzutu kręgów kamiennych. Zielone punkty to są te stanowiska, które znamy, gdzie kręgi kamienne zachowały się. Natomiast pozostałe, te niebieskie punkciki, to są miejsca, gdzie mamy wzmianki o kręgach kamiennych, mniej pewne lub bardziej pewne, no ale jakieś wzmianki są. Na przykład legendy o jakichś zaklętych, powiedzmy zaklętych tancerzach w kamienie, czy na przykład jakieś sprawy sądowe, czy na przykład księgi parafialne. No jest trochę tych informacji. No to powiedzmy, że na całym Pomorzu mamy 6 stanowisk na razie z kręgami kamiennymi. Kolejnych 20, około 20 to będą wzmianki takie, no mówię, mniej lub bardziej pewne. Niektóre z nich dało się już zweryfikować. Między innymi tutaj widzicie Państwo, mamy to są pod góry, z tego co pamiętam. Pod Dąbie, a pod góry są tutaj, gdzieś w tym miejscu. Tak, tak, to jest pod Dąbie, czyli bliżej Ustki, bliżej Państwa rejonu. Jak widać, większość tych punktów koncentruje się tutaj albo na Kaszubach, albo tutaj w Borach Tucholskich, po jeziorze Kaszubskie, Krajeńskie. No, Grzybnica i Puławno są najbardziej na zachód wysunięte, zresztą zasięg Kultury Wielbarskiej kawałek dalej się tylko kończył. I coś, co też pokazuje, bo jest z punktu widzenia badań nad kręgami bardzo ważne. Tu mamy stanowisko w Puławnie, niecałe 10 km dalej, w Świerczynie, gdzie jest siedziba nadleśnictwa, mamy właśnie taką wzmiankę o kręgach kamiennych, które zostały rozebrane na odbudowę wsi w XIX wieku. Wieś spłonęła i po pożarze, jak ją odbudowywali, potrzebowali budulca. Rozebrano takie kręgi, taki krąg i no oczywiście tego kręgu już nie znajdziemy. Natomiast jest też wzmianka, że kręgom towarzyszyło 14 kurhanów. No i te kurhany do naszych czasów się zachowały. Dlaczego o tym mówię, że no fajnie takie miejsce namierzyć, już 2 lata temu je zlokalizowałem, gdzie ono jest. Trzeci punkt to jest wzmianka tutaj między Żabinem a Żabinkiem. Wzmianka tylko w takiej lokalnej legendzie o tym, że właśnie tutaj byli zaklęci tancerze. Teraz patrzcie Państwo, tu jest mniej więcej 9-10 kilometrów. 9-10 kilometrów, 9-10 kilometrów. Tam dalej, no powiedzmy 15-20 kilometrów dalej mamy Gronowo, gdzie kręgów nie ma, ale tak samo datowane stanowisko kurhanowe. 30-40 kilometrów dalej na zachód Nowy Łowicz, który pokazywałem Państwu, też kręgów nie ma, ale są kurhany, też tak samo datowane. To nam pokazuje,
jak gęste wówczas mogło być osadnictwo kultury wielbarskiej czy gockiej, czyli mniej więcej takie centra były oddalone o około 10 km. Około, to oczywiście jest bardzo takie naciągane na razie, ale no jeżeli osadnictwo było tak gęste, teraz na dzień dzisiejszy znamy około 600-700 stanowisk kultury wielbarskiej, czy inaczej gotów, z terenu ziem Polski. No to tylko na 6 z nich są kręgi kamienne, no coś tu nie pasuje. Więc to pokazuje, jaki niedostateczny stan badań jest jeszcze. Niestety, jak kręgi zostały rozebrane, no to już to ciężko będzie namierzyć miejsce po nich. Natomiast dużo jeszcze może nam, mogą nam powiedzieć lasy. Dużo może się kryć w lasach. I to jeszcze kilka przebitek, jak wyglądają obecnie stanowiska z kręgami. No tutaj oczywiście grzybnica, dlatego że jako pracownik muzeum w Koszalinie mam opiekę merytoryczną nad tym miejscem. To są bardzo fajne rzeczy, czyli infrastruktura, która towarzyszy kręgom kamiennym. Pławno oczywiście też jest planowane, jak po badaniach planujemy tam zrobić rezerwat, czyli chociażby no, takie budki z informacjami, brama tu wjazdowa, parking w Babim Dole, taki tarasik, świetna rzecz. Nie wiem, on ma 3 metry wysokości, może 4. Zupełnie z innej perspektywy ogląda się wtedy kręgi, które o wiele lepiej się rysują. Część z Państwa może już była na kręgach kamiennych, jakichkolwiek, to polecam zobaczyć pozostałe. Tu jeszcze to zdjęcie widzieli Państwo. Kurhan, połączenie kurhanu i kręgu właściwie, bo to tak trzeba traktować w Leśnie. Ale to jest zdjęcie stare. To też jako ciekawostka. Tak wyglądał ten sam kurhan po tej nawałnicy 2017. To jest stela, która była na szczycie. Tu widać, że te kamienie na obrzeżach się zachowały. Teraz wygląda troszeczkę lepiej, bo drzewa przynajmniej zostały uprzątnięte, te połamane, a to było no, dosłownie, to jest sierpnia była ta nawałnica, ja tam byłem w listopadzie, te zdjęcia robiłem. No taki koszmarny widok był. Ale już tak, aby bardziej pozytywnie przedstawić stanowiska, kręgi kamienne były miejscami, gdzie no, ludzie się schodzili, gdzie ludzie się zbierali. Do tej pory mogą taką funkcję pełnić. W Grzybnicy co roku robimy sprzątanie kręgów. No, kręgi oczywiście jak są w lasach, no, to zarastają, igliwie spada, gałęzie. Robi się taki piknik. Rzeczywiście fajna impreza, posiedzimy tam 2-3 godzinki. Roboty naprawdę jest niedużo, a przyjemna atmosfera. Do niedawna jeszcze gmina Manowo organizowała pokazy, czyli takie no, mini festyny archeologiczne, jednodniowe, gdzie też ściągało się rekonstruktorów. Mam nadzieję, że coś takiego będzie można też w Pławnie zrobić. Tutaj widzicie Państwo pokazy walk. W planach jest też tam zorganizowanie, w Pławnie zorganizowanie grupy rekonstrukcyjnej. No i tutaj jeszcze widok na nasze stanowisko. Jeszcze raz krąg kamienny, który jest obecnie badany, kurhan, który został już rozebrany, konstrukcja została rozebrana, w tym roku w sobotę będziemy to układać na powrót. No i tutaj jest ten kurhan, który z góry nie widać, że to jest kurhan otoczony stelami kamiennymi. No, piękny widok, ja w tym roku kilka razy to potwierdzałem, że to jest najładniejsze stanowisko, na którym kopałem. Dziękuję za uwagę i czekam na pytania. Nie, no, czekam na pytania, bo jak pytań nie ma, to znaczy, że było kiepsko, że było nudno. Ojej, to pytanie już słyszałem wielokrotnie. Nie no, pierwszy krok zrobiliśmy ostatnio, w ostatni weekend. No, no tak, rzeczywiście. No ale to już Tomek mnie od wielu lat ciągnie, żeby przyjechać i tutaj weryfikować miejsca, szczególnie stanowiska kurhanowe. Rzeczywiście ta lista już powstała długa, no ale ciężko jest. No, mam 2-letnie dziecko. Weekendy już muszę z małą spędzać. Nie, no przyjadę oczywiście, ale nie powiem kiedy. Nie, no jeszcze mogę, właśnie tutaj zwrócić uwagę, nie widziałem tego zdjęcia wcześniej i to zdjęcia tej listy.
Tak. No właśnie coś takiego wspominałem, kiedyś ja będę Państwo może nie mają o tym pojęcia, jest właśnie koło Dominicy tutaj, bardzo blisko Słupska. Jest taka stela i ja tam kiedyś chodziłem jak właśnie że wycinka i rzeczywiście nawet z tą małego głazu teraz zwróciłem uwagę, że to prawdopodobnie będzie coś podobnego. Że mało głazu są wokół tej steli, to może być właśnie taki klub pojedynczy. No to nam pokazuje, że niekoniecznie oznaczenia grobów, oznaczenia grobów mogły występować też bez kręgów kamiennych. Znaczy w ten sposób. No oczywiście jeżeli mamy taką potężną stelę, która wystaje 1,5 metra nad ziemię, no to raczej nie jest przypadek. Tutaj te rzeczy, które pokazywałem, są związane ze stanowiskami, z kręgami kamiennymi, a zatem no, tych konstrukcji tam jest masa. Więc to jest jedna, taka oznaczenie stelami, to jest jedna z wielu konstrukcji, natomiast ta damnica jak na razie jest no, pojedynczym kamieniem, więc być może w okolicy są na przykład bruki kamienne, których teraz nie widać. No, ja bym się spodziewał, że powinny być też kurhany. No to jak najbardziej pasuje. No to pasuje wszystko. I też no, kwestia tego, że dlaczego tych stanowisk jest tak mało? No oczywiście, no, dobry budulec w późniejszych czasach, czyli no, głównie XIX wiek, początek XX, kręgi rozbierane na, no, chociażby tak jak wspomniałem, na podmurówkę, ale to i tak trochę mało. Takie zaskakujące jest, dlaczego goci, którzy wywędrowali z tych terenów, z Pomorza Środkowego w pierwszych dziesięcioleciach III wieku, poszli na tereny północnego Mazowsza. To mamy dosyć dobrze archeologicznie potwierdzone. No tam nie mamy znalezisk kręgów. No nie jest kwestia tego, że powiedzmy wszystkie kręgi budowali, inne jest rolnictwo, budowali w takich miejscach, które teraz są rolniczo użytkowane. No część zapewne tak, no ale tych kręgów nie ma. Kurhany jak najbardziej zostały, idea budowy kurhanów została przetransportowana tam brzydko razem z gotami, natomiast kręgów nie ma. No i pytanie, znaczy pytanie, no, odpowiedź... No właśnie chyba nie. Ja myślę, że budulec się skończył. No zdecydowanie mniej takich dużych kamieni jest na tamtych terenach. A wiece myślę, że spokojnie mogli odbywać chociażby w terenie oznaczonym inaczej. No co za problem wbić pale zamiast kręgów. Po tych palach oczywiście niewiele się zachowa do naszych czasów. No ciężko by było coś takiego namierzyć. Myślę, że te wiece odbywały się dalej, dlatego że no, mamy ze źródeł pisanych informacje, że po prostu wiecowano dalej. No, Słowianie nawet wiece organizowali. No, jeżeli nie mamy takiej no, jakiejś solidnej struktury, jakiegoś mocnego władcy, jakiegoś czegoś w rodzaju księstwa, królestwa, no to lokalne społeczeństwo musi jakoś podejmować decyzje. Więc wiec, czyli taki... No właśnie nie przestali, znaczy przestali budować, ale nie przestali wiecować, dlatego że w inny sposób. Tak, przestali budować, no właśnie na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć i żaden z moich kolegów archeologów też się nie podejmuje. Możemy tylko wysuwać jakieś hipotezy. Właśnie, że nie było wystarczającej ilości budulca. Na przykład kurhany powstają, kurhany z brukami kamiennymi. No to znaleźć na północnym Mazowszu no powiedzmy mnóstwo jakichś takich otoczaków, to nie jest problem. Okej, okay. No ale znaleźć takie potężne 1,5-metrowe kamienie, to, które no oczywiście były wcześniej obrabiane do takiej formy, no ale to potrzebujemy potężnych głazów. No to już mógł być problem. Dlatego... Pytanie dotyczące mamy kurhany, czyli mamy miejsca pochówku, a czy są jakieś materialne ślady domostw znajdujących się i czy one się znajdują w bezpośrednim sąsiedztwie tych obiektów, czy w jakimś oddaleniu? Takie pytanie dostaję bardzo często i no niestety jest tutaj kiepsko. To znaczy, też za każdym razem to powtarzam, że taki trochę paradoks archeologiczny, że większość informacji o ludziach, którzy żyli tu 2000 lat temu, wiemy nie z miejsc, gdzie oni rzeczywiście żyli, tylko z miejsc, gdzie oni zmarłych chowali. Dlaczego? No bo cmentarzyska jest dosyć
no, dosyć prosto namierzyć. Znaczy, albo mają własną formę terenową, czyli tak jak powiedzmy tutaj kręgi kamienne, kurhany, albo na przykład są znaleziska przypadkowe. Jakaś piaśnica, jakieś wybierzysko piachu jest eksplorowane, no i przez przypadek zostaje cmentarzysko płaskie, namierzone. Więc cmentarzysko to jest, cmentarz to jest miejsce, gdzie celowo wkładano do przedmioty, do grobów. Natomiast jak możemy namierzyć osadę? Na osadzie to możemy znaleźć zguby jakieś, elementy domostw, czyli no, tu jest kultura drewna, więc słupy po ślady po słupach drewnianych, które są bardzo, bardzo trudne do namierzenia. Czasami jest kilka... Tak, jest kilka znalezisk. Znaczy na Pomorzu tutaj no najbliżej to jest Białogard, w okolicach Białogardów, w Dębczynie i Rogowie tam są takie dwa punkty, ale to też, to nie tak, że cała osada została przebadana, bo to byłaby zbyt duża robota, wieloletnia praca, której no, archeolodzy tak niechętnie się do tej pory za to zabierali. Na przykład osada jest rozpoznana na 8 hektarach na podstawie odwiertów, które na tym terenie przeprowadzono. Trafiono na obiekty, no trochę to tak pływa, mówiąc brzydko. Więc stan badań nad osadami jest fatalny i no mam nadzieję, że to się zmieni. W ostatnich latach rzeczywiście jest kilka znalezisk, głównie związanych z inwestycjami. No jeżeli mamy znaleźć duże pomieszczenie, które ma kilka metrów, to musimy mieć duży wykop. Takie wykopy najczęściej się trafiają przy inwestycjach no typu właśnie do niedawna budowy dróg ekspresowych czy autostrad. Teraz w ostatnich miesiącach są prowadzone badania na obrzeżach Bytowa. Właściwie to już jest za granicami Bytowa, naprzeciwko Druteksu. I tam kolega znalazł jakiś zarys, tylko problem w tym, że nie zarys takie pomieszczenia, które ma kilkanaście metrów długości. W środku widać wyraźnie, że są słupy. No, wygląda, że rzeczywiście ma jakiś tak zwany długi dom, tylko że bez materiału archeologicznego, więc nie wiemy, czy to jest kultura użycka. A to 10 kilometrów, a jak to były społeczności, czy jesteście w stanie w jakikolwiek sposób szacować? Jest bardzo mało stanowisk, na podstawie których możemy coś takiego zrobić. Po prostu mało stanowisk jest przebadanych do końca. Przykładowo, wspomniałem tutaj o jednym ze stanowisk z kręgami, czyli Babim Dole. Babi Dół jest jako jedyne stanowisko z kręgami przebadane do końca. Tam mamy grobów, żebym teraz Państwa nie oszukał, ale trochę ponad setkę. Jeżeli wiemy, że takie miejsce było użytkowane około 150 lat, bo to nam materiał archeologiczny pokazuje, no to możemy sobie trochę podzielić łatwo. I pokazuje nam to, że te grupy, te społeczeństwa naprawdę były niewielkie. To była grupka kilkudziesięciu osób, która jednocześnie użytkowała to miejsce. To tym większa chwała im za to, że no, taki nakład pracy byli w stanie włożyć, żeby no, zbudować, no, przetransportować skądś te kamienie. To naprawdę jest ogrom pracy usypać taki sporej wielkości kurhan, no, zmobilizować się w ogóle do tego, kiedy no, oni w przeważającej części czas poświęcali na to, żeby przeżyć, no, żeby mieć co jeść, żeby zimą z głodu nie umrzeć. A tutaj znaleźli czas na to, żeby takie konstrukcje pobudować. Małe społeczeństwa. Problem jest w tym, że mamy dosyć mało stanowisk przebadanych do końca. Wspomniany tutaj też na prezentacji Nowy Łowicz, jako no, jedno z niewielu stanowisk został prawie przebadany do końca. 66 kurhanów, wszystkie przebadane, teren wokół, też 150 lat użytkowania cmentarzyska. Tam znaleźliśmy trochę ponad 300 grobów. To też jest mało. Społeczność musiała być trochę większa, no ale mimo wszystko to były małe grupy. A jak się nauka archeologiczna odniesie do krajów, jak to było tutaj symboli słońca i tych innych? Właśnie było tego państwa. Chcesz wyznaczać północ? Nie, oczywiście były... Nie, no ja powiedzmy, jako archeolog muszę się trzymać tego, co,
co jakby informacje, które uzyskuje z Ziemi. Jest oczywiście masa ludzi, która uważa kręgi kamienne za miejsca mocy. Do niedawna myślałem, że to jest nieszkodliwe. Ostatnio się okazało, że no jednak ludzie, którzy szukają tam mocy, podważają ustalenia archeologów. Powiedzmy, na stronie internetowej informacja jest, że archeolodzy uważają, że kręgi mają 2000 lat. Nasze badania pokazują, że są zdecydowanie wcześniejsze, o kilka tysięcy lat wstecz. A jakie badania? No, wahadełko. No, przepraszam, nie ma o czym gadać nawet. To... Po prostu ja się trzymam od tego z daleka. Niech ludzie sobie szukają mocy swoich energii w skali Bowisa. Tak. Ale są pytania, jak sądzisz, na przykład w czasie neolitu, szczególnie tam na wyspach, nie? Też takie kręgi stawiano. Przestrzeń czasowa, no, 4000 lat wcześniej. Ale to nie, no to widzisz. I skandal też, nie? Ale to tak, po pierwsze inny rozmiar, inna konstrukcja, inna chronologia, tak jak powiedziałeś. No i wydaje się, że też funkcja jednak. No do tej pory nie wiadomo, do czego służyło Stonehenge. Oczywiście są, no to się pierwsze nasuwa, nie? To porównanie. Nie, to zupełnie inna bajka, zupełnie inna ludność to budowała. Tutaj ta funkcja jest potwierdzona, dosyć mocne dowody mamy na to, że to były miejsca do wiecowania. Dużo za tym przemawia. Natomiast tam, do tych konstrukcji z Wysp Brytyjskich, no, cały czas dyskusja się toczy. Do końca nie wiadomo, kto ma rację. No, u nas badacze są zgodni, że to jest miejsce, gdzie odbywano wiece, chociaż niektórzy uważają, że lądowiska dla kosmitów. Jak rozumiem, prowadzić osiadę trybu życia, to skąd te przemieszczenia? Poszukiwania lepszych terenów. To właściwie wszystkie ludy, które znamy ze starożytności, one gdzieś ciągnęły do tej ziemi obiecanej, do Rzymu. Czyli inaczej, żeby być gdzieś w sąsiedztwie Rzymu, żeby handlować z tym Rzymem. No, myślę, że to jest naturalne. Chociażby miejscowym zależało na tym, żeby pozyskiwać przedmioty z Imperium Rzymskiego. Posiadanie na przykład naczyń szklanych, których sami nie potrafili wykonywać, albo naczyń metalowych, których też nie, tutaj na miejscu nie wykonywano. Natomiast można było je zaimportować z terenu Imperium Rzymskiego. Takie przedmioty znajdowane są tylko i wyłącznie w takich najbogatszych grobach. Czyli no, nie spodziewam się, żeby miejscowy kacyk używał naczynia, które na terenie Rzymu służyło do mieszania wina z ziołami. Skoro w źródłach pisanych mamy informację, że barbarzyńców między innymi po tym rozpoznawano, że pili wino nierozcieńczone. Rzymianie prawie zawsze rozcieńczali wino, dodawali jakieś zioła. Czyli posiadanie przez takiego miejscowego kacyka, miejscowego jakiegoś bogacza, naczyń, które no, nie służyły do w jego przypadku do mieszania wina, były tylko i wyłącznie wyznacznikiem prestiżu. Kiedyś taki znany mi profesor a propos monet, wydał taką książkę, gdzie na okładce umieścił mieszkańca dawnego Konga belgijskiego, gdzie właśnie miał zawieszkę z monetą belgijską. Analogia można powiedzieć do współczesnych czasów, u tych prymitywniejszych ludów zawsze jest ciąg do tego, żeby u tych bardziej cywilizowanych mieć przedmioty od tych bardziej cywilizowanych. Więc odpowiedź na pytanie po co, czy byli ludem, dlaczego się przemieszczali, no to były gorsze ziemie, zdecydowanie klimat gorszy, tu było trudniej się utrzymać. A jeszcze na Pomorzu, na tych Piachach, to co to za... Jak tu wyżywić się w ogóle z upraw? No goci byli plemieniem mobilnym, co nam historia pokazuje. Tutaj spędzili tylko 150 lat, co z punktu widzenia historii no jest chwilą tylko. To jest mniej więcej 5-6 pokoleń, naprawdę krótko. Ale co ciekawe,
z historii wiemy, że niektóre ludy jednak budowały osady obronne, czyli chociażby kultura łużycka, słynny Biskupin, to jest osada obronna. We wczesnym średniowieczu budowano masę grodzisk. Czyli wtedy chyba, jak ktoś już się sili na wykonanie tak potężnej konstrukcji jak grodzisko, no to chyba ma plany bardziej długofalowe. Nasi goci, nie wiem, czy od początku planowali, że może za parę lat uciekniemy z tych terenów i pójdziemy na lepsze ziemie. No, żyli w osadach otwartych. Ten stan wiedzy nad osadami jest, jak już mówiliśmy, fatalny. Natomiast z tych, co są rozpoznane, wiemy, że nie budowali osad obronnych. Czyli w osadach otwartych, małych grupach.